Cześć, Gosia. Kiedy poznałem Macieja, ujęło mnie jego ciepło, uśmiech i życzliwość. Jest sympatycznym, wrażliwym i spokojnym człowiekiem. Człowiekiem wielu patentów, chciałby się rzec, gdyż po tym, jak jeszcze w dzieciństwie po zachęcie ze strony taty zaczął jeździć na obozy żeglarskie i odnalazł pasję właśnie w żeglowaniu, postanowił sam uczyć inne osoby i po tym, jak zdobył patent żeglarski, do pływania motorówką, zrobił też uprawnienia instruktorskie, a potem jeszcze także uprawnienia do pływania na morzu. Po latach wyrwał się z pracy w korporacji i w bibliotece publicznej znalazł spokojny port. Istotnym przyczynkiem, by tu zacumować i zawinąć na stałe, był bez dwóch zdań duży zbiór filmów na płytach DVD i Blu-ray, licząc aktualnie ponad 19 tysięcy tytułów i stale na bieżąco się powiększający. Nasz bohater w wyniku braku czasu, natłoku rodzinnych obowiązków i zbyt dużej odległości od akwenu wodnego pławi się zatem wśród filmów, które na co dzień w pracy otaczają go niemal zewsząd. Każdego dnia zatem, pod koniec wachty, niczym czołowy narodowy wiersz w jednym ze swoich megahitów, wpływa na suchego przestwór filmowego oceanu, nurzając się w różnorodności okładek filmów, jak łódka brodzi z braku fal i łąk szumiących, wśród filmów powodzi, omija koralowe ostrowy horrorów i filmów w MCU oraz DCU, patrzy w katalog szukając filmów science fiction, zwłaszcza postapokaliptycznych. Głównym obowiązkiem Maszka, poza wypożyczaniem filmów i wewnętrznymi pracami bibliotecznymi, jest wolontariat. Słuchajcie, czy wy chodzicie w ogóle z rodzicami do biblioteki? Czy byliście już w takim miejscu? Proszę. Ja nie. Nie jeszcze, tak? Ja nie. Aha, ja nie. Proszę. Super. Tak? O, super, to jest głos, że tak. I co takiego było ciekawego w tej bibliotece było? W naszej szkole byłem. Prowadzi także lekcje biblioteczne i warsztaty z motorami samochodów w WRC sterowanymi radiem. Okej. Okay. On teraz oddawał olej, tak? Podniósł tą. No, malutki, na tor. Proszę. Pięknie. Jak na razie. Maciej nie jest jakimś karosem naszych czasów, choć mógłby być dla niejednego przykładem, jak dobrą, życzliwą, serdeczną i uczynną oraz uczciwą osobą, do tego pełną pogody ducha, można być na co dzień. W takim filmowym bogactwie tak wzrok natężam ciekawie, że zauważyłbym jakiś postapokaliptyczny film. Idę, nic nie znalazłem. Może jutro.